Słowo jednocześnie Ducha Świętego żyje i króluje za wieki wieku. Pogrzeb pani Barbary, żony Tadka Łużyckiego w Paryżu. Okaliśmy z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, jesteśmy przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nas człowiek zewnętrzny. To jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas. To jest właśnie żona Tadka Łużyckiego, dzisiaj ma. Będzie pochowana na Parlasze, jest oka, kiedy się widziałem. Będziemy mieli mieszkanie od Boga. Dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.